Witam wszystkich bardzo serdecznie w drugi dzień świąt zesłania Ducha Świętego. Podczas tych świąt towarzyszy nam słowo z Księgi Zachariasza z 4 rozdziału. Nie dzięki mocy, ani dzięki sile, lecz dzięki mojemu duchowi to się stanie, mówi Pan zastępów. A w poniedziałek 6 czerwca towarzyszy nam słowo z pierwszej Księgi Kronik z 28 rozdziału. Pan bada wszystkie serca i przenika wszystkie zamysły. Tak mówiąc czysto po ludzku, nie lubimy prawdy. Najczęściej jej się po prostu obawiamy. Wolimy żyć w złudzeniach, bo prawda wydaje się przemawiać przeciwko nam. Nie lubimy słuchać słów prawdy z ust lekarza. Lekarza, który być może odkrywa groźną chorobę w naszym organizmie. Nie lubimy słuchać słów prawdy z ust osoby nam bliskiej, która ma do nas być może pretensje o złe nasze postępowanie. Dalej, nie lubimy przyjaciół, tak. Nie lubimy przyjaciół, którzy mają odwagę powiedzieć nam prawdę prosto w oczy. Dlatego też nie lubimy spotkania z Bogiem. Nie lubimy spotkania ze Słowem Bożym, bo wiemy, że On, Bóg Wszechmogący, mówi tylko prawdę, ale też i czeka na nasze słowa prawdy, na życie prawdą. A my? A my wolimy żyć w świecie zakłamania, bo przyzwyczailiśmy się do tego, dobrze nam, gdy okłamujemy innych i gdy inni nie mówią nam całej prawdy. A Chrystus powiedział apostołom: poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Niewielu chrześcijan odkrywa wyzwalającą moc prawdy, niewielu też doświadcza zawartej w niej radości. A znajomość prawdy i jej umiłowanie stanowi o mocy, stanowi o wolności każdego człowieka. Odkrycie bogactwa uroczystości zesłania Ducha Świętego łączy się ściśle z dostrzeżeniem potęgi i wartości umiłowania prawdy. Duch Święty to przecież Duch Prawdy. Istnieje zatem ścisła zależność między świętością a prawdą. Święty człowiek to człowiek żyjący prawdą, kochający prawdę, świadczący o prawdzie. W świecie kompromisów, w świecie kłamstwa, dochowanie wierności prawdzie graniczy niemal z heroizmem. Stąd też postanowił Bóg swoim uczniom poprzez Jezusa Chrystusa zesłać pierwszy dar Ducha Prawdy, aby już nie żyli dla siebie, aby ludzie nie żyli już dla siebie, lecz dla tego, który za nich umarł, dla tego, który za nich zmartwychwstał. W oparciu o tego Ducha Prawdy człowiek może dawać świadectwo swojej wiary. Dzisiaj w święto zesłania Ducha Świętego wspominamy historyczne wydarzenie, jakie miało miejsce w Jerozolimie w kilka tygodni po zmartwychwstaniu Jezusa. Ale nie jest to jedynie wspominanie, bo dziś możemy zostać również napełnieni Duchem Prawdy, bo On jest w Kościele, bo ten Duch działa w Kościele. Nie musimy mówić o świętości, wystarczy mówić o umiłowaniu i wierności prawdzie. Nie trzeba mówić o wolności, wystarczy ukochać prawdę, a ona nas wyzwoli. Bo człowiek poznający prawdę o sobie, prawdę o świecie, prawdę o Bogu, odnajduje swoje miejsce w otaczającej go rzeczywistości. Umiłowanie prawdy nie tylko łączy z Bogiem, lecz łączy ludzi między sobą.
Ci, którzy żyją w duchu prawdy, spotykają się na płaszczyźnie autentycznej przyjaźni. A każde kłamstwo oddziela od innych. Prawda jednoczy i staje się mocą, mocą wspólnoty. Pochylmy zatem swoje głowy. Otwórzmy serca na działanie Ducha Prawdy, który przybywa, by nas uświęcić i doprowadzić do pełnej wolności. Na zakończenie przytoczę drugie hasło dnia 6 czerwca, a hasło to wyjęte jest z pierwszego listu Jana, z 4 rozdziału. Po tym poznajemy, że w Nim mieszkamy, a On w nas, że z Ducha swojego nam udzielił. Niechaj Bóg nam wszystkim błogosławi.